Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe górskie tragedie. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam opowiedzieć o historii tragedii grupy Michaiła Korena, która często nazywana jest również białoruską przełęczą Diatłowa. Dlaczego? Ponieważ między tymi dwoma historiami występuje całkiem sporo podobieństw, ale nie przedłużając, zapraszam Was już do dzisiejszego odcinka. Czy istnieją podobieństwa łączące ten dramat ze słynną tragedią grupy Diatłowa? Przede wszystkim obie grupy liczyły taką samą ilość osób, 9, i poszukiwania obu wypraw trwały długo. W obu przypadkach nie odnaleziono ofiar w jednym miejscu, a niektóre były bardzo oddalone od siebie. Także w obu zdarzeniach ofiary prowadziły wyprawowe dzienniki. Istnieją jeszcze inne analogie, o których opowiem w dalszej części materiału, aby już na początku nie zdradzać Wam zbyt wiele. Rozdział pierwszy. Wyjazd w góry. Historia, jaką dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, wydarzyła się w marcu 1971 roku. W tamtym czasie dwie grupy turystów pochodzące z Białorusi postanowiły wybrać się na wyjazd górski w rejon położonego na wschodzie kraju pasma górskiego o nazwie Sajany Wschodnie. Pierwsza pochodziła z Mińska i jej kierownikiem był Michaił Koren, lub po rosyjsku to powinno się wymawiać chyba Korien. Z kolei druga grupa pochodziła z miasta Homel i przewodniczył jej Jurij Makarow. Dramat, który wydarzył się w górach, często określany jest jako tragedia grupy Korena od nazwiska kierownika pierwszej grupy lub białoruska przełęczy Diatłowa. Wycieczka skierowała się na wschód do regionu o intrygującej i dość mało znanej nazwie Tofalaria, znajdującej się na terenie obwodu irkuckiego. Pewnie większości z Was to określenie niewiele mówi, więc pokrótce opowiem Wam o tej pięknej krainie. Tofalaria czasami określana jest syberyjską Szwajcarią, niestety jej potencjał turystyczny nigdy nie został wykorzystany. Ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną turystów nigdy nie przybywało tam wielu, a szkoda, bo byłaby to szansa na rozwój tego regionu. Tofalaria, położona na terenie górzystym, gdzie leży pasmo Sajanów Wschodnich, porośnięta jest tajgą, przepływają tam malownicze rzeki i huczą zapierające dech wodospady. Rdzenna ludność zamieszkująca ten teren nazywana jest Tofalarami. To lud pochodzenia tureckiego, który głównie zajmuje się rybołówstwem i myślistwem. Powierzchnia Tofalarii wynosi trochę ponad 21 tysięcy km kwadratowych, więc jest odrobinę większa od województwa podlaskiego, tak dla porównania. Na południu graniczy ona z Tuwą. Gdzie dokładnie znajduje się na mapie? Leży mniej więcej w połowie drogi z Irkucka do Krasnojarska, przy czym administracyjnie została włączona w obwód irkucki. Podobnie jak grupa Diatłowa, także dwie białoruskie grupy były wyposażone w narty. W Związku Radzieckim bardzo popularną aktywność stanowiły długie wędrówki górskie w odległych pasmach górskich. Wędrówki, ale także wyprawy narciarskie. Nie były to tego typu wycieczki, jakie znamy w polskich górach, no bo u nas gęsto rozmieszczone są schroniska i nawet wyruszając na długie szlaki, codziennie mamy kontakt z cywilizacją. Zupełnie inne realia towarzyszyły radzieckim wyprawom zakończonym tragediami. Przypomnę tutaj ekspedycję grupy Diatłowa, zaginięcie grupy Kloczkowa lub dramat na przełęczy Ciwuraj i o tych dwóch ostatnich opowiadałem Wam ponad rok temu na kanale. Wtedy też mówiłem o skali trudności, w jakiej klasyfikowane były tego typu wyprawy. Wyjazd narciarski grup białoruskich w 1971 roku był oznaczony 5. stopniem trudności w 6-stopniowej skali, a więc prawie najwyższym. Natomiast dla porównania, trasę grupy Igora Diatłowa oznaczono zaledwie 3. stopniem, czyli była dużo łatwiejsza. W Sajanach przewyższenia są większe, poziom nachylenia również, a to są główne czynniki wpływające na poziom trudności. Pozostałymi są długość trwania wycieczki oraz odległość trasy, jaką turyści mają do pokonania.
kim byli uczestnicy wyprawy? Obie białoruskie grupy liczyły 9 osób. Jednak grupa z Homla podążała w znacznej odległości od grupy mińskiej i jej nie będziemy poświęcać dużo uwagi. Z kolei w zespole mińskim znaleźli się kierownik, 34-letni Michał Koren. Nie mamy o nim wielu informacji, ale wiadomo, że był doświadczonym turystą górskim. Od 1965 roku brał udział w biegach na orientację. W Polsce ta aktywność sportowa jest mało popularna, jednak w ZSRR był to sport, który uprawiało mnóstwo osób. Organizowano nawet mistrzostwa, a miasta i republiki wystawiały swoje reprezentacje. Obecnie można to trochę porównać do popularnych w Polsce runmagedonów, z tym, że udział w runmagedonach jest dobrowolny, a jeśli chodzi o popularność radzieckich biegów na orientację, to w niektórych przypadkach władze musiały trochę zachęcić obywateli do tego dobrowolnego udziału. Koren należał nawet do reprezentacji Białoruskiej Republiki Radzieckiej. 3 lata później to właśnie on odpowiadał za ułożenie mapy zawodów rangi mistrzowskiej w Mińsku. Bardzo angażował się on w organizację oraz wyjazdy z młodzieżą na wyprawy. W 1970 roku był prelegentem podczas zjazdu uczestników wypraw Komsomołu do miejsc militarnej i rewolucyjnej Dumy Narodu Radzieckiego. Tak, wiem jak to brzmi. Komsomoł to charakterystyczna organizacja komunistyczna, do której należała głównie młodzież, a jej nadrzędnym celem była taka kompleksowa indoktrynacja ideowa, zaszczepienie w młodzieży jedynych słusznych dla rządzącej partii poglądów socjalistycznych. Jak wspomniałem, trudność trasy ustalono na 5 stopień w 6-stopniowej skali, więc uczestnicy, aby móc wziąć w niej udział, musieli już być bardzo doświadczeni. I można różnie patrzeć na te radzieckie aktywności sportowe, ale analizując wiele tego typu historii, można zauważyć to, że bardzo rygorystycznie podchodzono do organizacji wypraw i przestrzegano tej zasady, aby uczestnicy biorący w nich udział posiadali zawsze odpowiednie doświadczenie, chociaż oczywiście zawsze znajdowały się jakieś wyjątki. Kolejnym członkiem zespołu został 33-letni Aleksander Fablisenko, o rok młodszy od Michała, jednak niewiele mniej doświadczony. W 1969 roku został on mistrzem obwodu brzeskiego w biegach sztafetowych na orientację. Posiadał też odpowiednie kwalifikacje, aby wziąć udział w narciarskiej wyprawie w Sajany. Kolejnym, najstarszym uczestnikiem został 41-letni Igor Korniejew. Nie wiemy o nim zbyt wiele, poza faktem, że to najbardziej doświadczony turysta górski z całej grupy. Z kolei najmłodszym członkiem został 23-letni Vadim Kazarin. Pozostali członkowie to Fedor Gimein, jedyna kobieta w grupie Anna Niechajewa, Aleksander Nosko, Władimir Skakun oraz ostatni uczestnik. W składzie grupy z Mińska znalazł się słynny autor tekstów, bard, 33-letni Aaron Jakowlewicz Krup, znany jako Arik Krup. Mężczyzna był pochodzenia łotewskiego, studiował w Leningradzie, a następnie wyjechał do pracy do Mińska, gdzie nawiązał znajomość z uczestnikami wyprawy. W tamtych czasach w Związku Radzieckim wszyscy miłośnicy spędzania wieczorów z gitarą pod gołym niebem przy ognisku znali dobrze twórczość Arika. Poza pracą i muzyką kochał on również naturę oraz wyprawy turystyczne, interesował się również alpinizmem i z całej tej grupy był naprawdę kimś wyróżniającym się popularnością. Jaki był plan wycieczki? Grupa Białorusinów wyruszyła z Mińska do miejscowości Górna Gutara, jednej z największych osad zamieszkanych przez rdzenną ludność południowej Syberii, Tofarów. Obecnie mieszka ich tam jedynie około 400, wówczas około 600. Co ciekawe, jest ona jedną z najmniejszych grup etnicznych Federacji Rosyjskiej. Obecnie językiem tofarskim włada jedynie około 20-30 osób. Ludzie ci wyznają szamanizm lub jakiś odłam tego typu wierzeń. Tak jak wspomniałem, Górna Gutara znajduje się u podnóża gór Sajanów Wschodnich. I aby uświadomić sobie, jakie wyzwania czekały tam na grupę Korena, na krótką chwilę w mej opowieści zatrzymajmy się tutaj, w miejscu, gdzie miała odbyć się wycieczka. Pasmo to stanowi przykład dużo wyższych gór niż Ural Północny, gdzie znajduje się przełęcz Dyatłowa.
Najwyższy szczyt Stajanów Wschodnich, Munku Sardyk, mierzy prawie 3,5 tysiąca metrów, ale leży on daleko od regionu, w który udała się Grupa Białoruska. A w okolicy Tofalari najwyższą górą jest grandiozny pik, co można przetłumaczyć jako potężny, olbrzymi szczyt. Gdy spojrzymy na zdjęcie tej góry, od razu zrozumiemy, skąd wzięła się jej nazwa. Jest to bardzo piękny masyw, po raz pierwszy zdobyty w 1955 roku i jak myślicie, co radzieccy alpiniści wnieśli wówczas na wierzchołek? Oczywiście było to popiersie Lenina. No cóż, takie czasy i tacy bohaterowie, przynajmniej w tamtym regionie. Co ciekawe, niemal pionowa ściana, którą widzicie na zdjęciu, prawdopodobnie po dziś dzień nie została pokonana. Góra ta jest trudno dostępna z każdej strony, więc wypraw na nią odbywało się niewiele. Plan białoruskiego zespołu w 1971 roku oczywiście nie zakładał wejść na tak trudne wspinaczkowo szczyty. Jednak na ich trasie znajdowało się sporo podejść, głównie na niższe góry i przełęcze. O tym, że grupa nie planowała na trasie takich technicznych, trudnych wspinaczek, świadczyć może m.in. to, że Białorusini zabrali ze sobą w góry dwa psy. Wróćmy więc do tych marcowych wydarzeń i planu, jaki chciała zrealizować grupa żądnych przygód młodych ludzi. Bezpośrednio do Górnej Gutary turyści dotarli na początku marca zaprzęgami ciągniętymi przez renifery. W pewnym momencie, kiedy śniegu było zbyt mało, dalej ruszyli oni pieszo. Plan zakładał krótki odpoczynek w tej miejscowości, a później przejście z Górnej Gutary na zachód w stronę przełęczy Jodłowej, a po jej pokonaniu skierowaniu się w stronę doliny rzeki Kazyr. Patrząc na mapę, całość trasy mogła liczyć około kilkudziesięciu kilometrów. 11 marca, dzień przed opuszczeniem miejscowości i wyruszeniem w góry, Arik Krupp wysłał list do swojej żony i córki. Dinoczka, cześć. Piszę do ciebie ze wschodniej Syberii. Tu góry, śnieg i prawdziwa tajga. Rosną świerki, sosny, brzozy, cedry, ale głównie modrzewie. Jest tu wioska, Górna Gutara. Mieszka w niej bardzo mały lud Tofalarów. Jest ich zaledwie 600, ale mają swój własny język. A ta wieś jest ich stolicą, Górna Gutara. Kiedy przyjadę, opowiem ci więcej o tym wszystkim. Spróbuję ci przywieźć orzeszki piniowe. Pewnie niedługo będziesz mieć ferie, odpoczywaj dobrze. Błagam też, Dinoczka, słuchaj swojej matki, nie kłóć się. Przyjadę około 10 kwietnia. Arik Krupp, 11 marca, Górna Gutara. Rozdział drugi. Początek przygody. 12 marca Michał zarządził wymarsz w stronę gór. Początkowo śniegu było niewiele i turyści musieli często nieść narty, jednak im wyżej wychodzili, tym bardziej warunki się poprawiały. Po 10 dniach wyprawa miała za sobą już połowę trasy i znalazła się u podnóża przełęczy Jodłowej, zwanej także Tofalarskim Kluczem. Położona jest ona na wysokości Giewontu, czyli 1895 metrów nad poziomem morza. Wejście na nią jest stosunkowo proste, dla doświadczonych turystów nie powinno stanowić żadnego problemu. Postanowiono następnego dnia z samego rana podejść na przełęcz. Niestety, wieczorem Fedor Gimein zaczął skarżyć się na ból brzucha i przyczyną najprawdopodobniej był wrzut żołądka. Zdecydowano się zmienić plan i zostać w miejscu biwaku na kolejny dzień, a wtedy aura zaczęła się zmieniać. Intensywnie zaczął sypać śnieg. Postanowiono czekać. 24 marca, a więc dwa dni później, dwójka Białorusinów wyszła na rekonesans, aby ustalić, jakie warunki panują wyżej, gdyż cały czas padało i gdy wieczorem wrócili, nie mieli dobrych wiadomości. Na zboczu prowadzącym na przełęcz znajdowała się gruba warstwa białego puchu, a najbardziej niepokojące były duże nawisy śnieżne wiszące nad takim pasmem skał. Jedynie 41-letni Igor uznał, że wejście na przełęcz wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem, ale niestety jego opinia była odosobniona w zespole, poza tym to Koren, a nie on był kierownikiem i miał decydujący głos. Grupa podjęła decyzję o kontynuowaniu wyprawy mimo tych trudnych warunków.
Z rana 25 marca prawdopodobnie prowadził zespół Michał Koren, kiedy założono narty i opuszczano obóz. Na samym końcu szedł Igor Korniejew. Miał on obowiązek spakować i nieść ciężki namiot, więc trochę zajęło mu to czasu i zanim skończył i ruszył, to znajdował się już około 150 metrów za grupą. Nikt więcej nie widział ich żywych. Kiedy minął 8 kwietnia lub według innych źródeł 10 kwietnia, a grupa nie dotarła do punktu kontrolnego i nie skontaktowała się, by poinformować o zakończeniu wyprawy, wszczęto alarm i rozpoczęto poszukiwania. Następnego dnia, 11 kwietnia, wystartował śmigłowiec wojskowy, z którego ratownicy pochodzący z Irkucka mieli przeszukać trasę, jaką najprawdopodobniej podążali Białorusini. Na wieść o zaginięciu rodaków na miejsce została wysłana również grupa ratowników z Mińska, której kierownikiem został mistrz sportu w alpinizmie Felix Norkiewicz. W pewnym momencie ratownicy dostrzegli z powietrza wystającą ze śniegu samotną nartę. Znajdowała się ona w pobliżu jodłowej przełęczy, a w pewnej odległości od niej leżał połamany namiot. Mając te informacje, zorganizowana grupa ratowników ruszyła na akcję poszukiwawczą właśnie w ten rejon jodłowej przełęczy. Szukali 9 zaginionych turystów. Początkowo znaleźli tylko jedną nartę i zniszczony, opuszczony namiot, w którym, co ciekawe, znajdowała się część sprzętu grupy. Pieniądze, trochę takich rzeczy osobistych. Jednak wszyscy zastanawiali się, gdzie wyparowali turyści. Rozmaite analogie nawiązujące do tragedii z przełęczy Diatłowa nasuwały się same. Zbocza nachylone były pod kątem 28-30 stopni, więc niewielkim, i uważano, że istniało małe prawdopodobieństwo, by spadły z nich lawiny. Ratownicy nie wiedzieli, gdzie dokładnie rozpocząć poszukiwania, więc postanowili skupić się najpierw na okolicy, gdzie wbita była narta. Szybko uzmysłowili sobie, w jakim byli błędzie, gdyż okoliczne skały, na których gromadził się śnieg, sprawiają, że ryzyko zejścia lawin w tym rejonie jest naprawdę duże, a niestety świeże opady sprawiły, że zagrożenie życia ratowników wciąż występowało i poszukiwania musiały być albo przerwane, albo odbywały się w znacznej odległości od narty, gdyż sądowanie tam było po prostu zbyt niebezpieczne. Miały kolejne kwietniowe dni, a ratownicy wciąż nie mogli odnaleźć nikogo z zaginionych. Pierwsza zmiana pracowała w okolicy jodłowej przełęczy przez 3 tygodnie. Niestety w tym czasie nie udało się odnaleźć nikogo. Pojawiło się wiele pytań. Gdzie są zaginieni? Dlaczego jedna narta została wbita w śnieg, a namiot ze sprzętem był rozstawiony poniżej tej narty? Dopiero 13 maja natrafiono na pierwsze ciało na głębokości 10 metrów, w tym czasie na miejsce przybyła już kolejna zmiana ratowników, jednak ze względu na ten przełom w poszukiwaniach, wcześniejsza zmiana postanowiła zostać do pomocy. Tego samego dnia odnaleziono jeszcze 2 martwe osoby, a w ciągu kolejnych 2 dni zwłoki 5 zaginionych turystów, które znajdowały się blisko siebie na głębokości 10-12 metrów. Leżeli oni twarzą albo w stronę zbocza, lub głową w dół. Wszyscy mieli na sobie kurtki i zaciągnięte kaptury. Mimo dalszych poszukiwań, nigdzie nie było śladów po Igorze Korniejewie. Zaczęła się wiosna, śniegu w górach było coraz mniej, jednak mimo to poszukiwania nie przynosiły skutku. Ratownicy działali wtedy pod dużą presją, bo w poszukiwania zaangażował się sam pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Białorusi, Piotr Maszerau. Podobno przyszła do niego nawet matka Igora i powiedziała: wszyscy chłopcy zostali pochowani jak ludzie, ale mojego syna nie odnaleziono. Sprawa była głośna w kraju i wszyscy wiedzieli, że zaginiony musi się znaleźć. Sam fakt, że jedna osoba zniknęła, a inne zostały znalezione martwe, powoduje, że nietrudno o teorie spiskowe. Dodajmy do tego, że było to oczywiście w czasach zimnej wojny. Dopiero 2-tygodniowe dalsze poszukiwania doprowadziły w końcu do odnalezienia Igora Korniejewa, ale nie znajdował się on w miejscu, gdzie pozostali z grupy zaginieni turyści. Rozdział 3. Odtworzenie wydarzeń z 25 marca.
Kiedy Igor szedł ponad 100 metrów za grupą, nagle usłyszał huk. Gdy spojrzał w górę, zobaczył zsuwające się zbocze. Lawina. Natychmiast zaczął krzyczeć, chcąc ostrzec swoich partnerów, jednak było już za późno. Za pierwszą ruszyła druga lawina z przeciwległego zbocza. Narciarze zaczęli znikać pod masami śniegu. W pewnym momencie pod Igorem zaczął osuwać się grunt. Także on został porwany przez lawinę. Miał wtedy jednak mnóstwo szczęścia, gdyż jego głowa była na powierzchni i był w stanie samodzielnie odkopać się spod lawiniska. Kiedy wydostał się i zaczął wołać swoich partnerów, odkrył, że został sam. Niezupełnie sam, gdyż towarzyszył mu jeden z psów, który zdołał się uratować. 41-latek natychmiast zaczął kopać w poszukiwaniu pozostałych, niestety nie miał on ani sondy, ani łopaty i pomagał sobie zapasową nartą, zwaną teściową, i kijkami służącymi mu za sondę, które połączył. Zapasowa narta w żargonie określana jest jako teściowa, gdyż wszystkich denerwuje. Dlaczego? Ponieważ trzeba ją cały czas ze sobą nosić, co jest po prostu irytujące. Miały kolejne godziny, mężczyzna tracił siły, podupadał także na zdrowiu psychicznym, gdyż cały czas pracując na lawinisku słyszał spadające dookoła lawiny. W końcu zdecydował się zejść niżej i wypocząć i przenocować w namiocie. Miejsce, w którym jak sądził znajdują się jego partnerzy, oznaczył, wbijając w śnieg nartę. Kolejne 3 dni wyglądały podobnie. Podczas nich Igor, znajdując się w tragicznej sytuacji, wciąż myślał o swoich partnerach. Szukał ich z wielkim poświęceniem i niewiele spał. W jednym ze źródeł znalazłem informację, że natrafił jedynie na plecak, z kolei w innym, że znalazł tylko nartę. W końcu dotarło do Igora, że sam nie jest w stanie już nic zrobić i na pewno nie będzie w stanie skutecznie przeszukać tego lawiniska. Był u kresu sił i znajdował się wiele kilometrów od cywilizacji, a na dodatek kończyły mu się również zapasy żywności. Nie miał już nawet gazu, by na kuchence Primus stopić śnieg i ogrzać się w namiocie. Wiedział, że ratownicy zaczną go szukać dopiero za około 10 dni i jego szanse na przeżycie były niewielkie. Lecz Kornejew nie poddawał się. Opisał w dzienniku całą sytuację, aby przekazać informacje o tragicznej lawinie i przebiegu późniejszych dni, gdy próbował odnaleźć partnerów. To dzięki właśnie jemu wiemy, co wydarzyło się 25 marca. I według niektórych źródeł notatkę o tym, co się wydarzyło, zostawił on w pobliżu narty, którą wbił w lawinisko, a następnie rozpoczął marsz ku życiu. Nie zabrał ze sobą namiotu ani wbitej w lawinisko narty. Kierował się w stronę chaty myśliwskiej. Niestety, marsz nie trwał długo. Po przejściu zaledwie 250 metrów ze zbocza ruszyła kolejna lawina. Tym razem wyczerpany Igor Kornejew znalazł się głęboko pod śniegiem. Dopiero w maju, kiedy śnieg zaczął topnieć, ratownicy dostrzegli wystającą ze śniegu dłoń trzymającą kijek. Przy jego ciele odnaleziono dziennik, w którym opisał on wszystkie te wydarzenia. Jako że kocham zwierzęta, to nie mógłbym pominąć ostatniego członka grupy Korena. Drugiego z psów. Przeżył on zejście również tej kolejnej lawiny i został sam w ekstremalnie trudnych warunkach, w których niestety nie miał szans przeżyć. Nie wiemy dokładnie, co doprowadziło do jego śmierci, ale znalazłem informację, że kopał on w śniegu, próbując odkopać Igora. Gdyby nie te dokładne notatki ostatniej ofiary, w tej historii wciąż pojawiałoby się wiele pytań bez odpowiedzi, tajemnic, spekulacji i teorii spiskowych. Nie znając przebiegu wydarzeń, trudno byłoby wyjaśnić fakt, że jeden z uczestników został odnaleziony w odległości ponad 200 metrów od pozostałych, dlaczego namiot rozstawiony był daleko od ofiar i co stało się turystom w terenie, na którym nie powinny występować lawiny, gdyż nachylenie zbocza było stosunkowo małe. Tak na początku myśleli ratownicy. Białorusini, podchodząc pod przełęcz, popełnili wiele błędów. Lecz największym była sama decyzja, aby wyruszyć w górę, mimo tego, że mieli świadomość dużego zagrożenia lawinowego, jakie występowało.
Z kolei drugim błędem był fakt, że grupa podchodziła zwarta w niewielkich odstępach, przez co obciążenie na pokrywie śnieżnej jest większe i tym samym zwiększając szanse na zejście lawiny. Te główne błędy prawdopodobnie zostały popełnione ze względu na dużą ambicję uczestników. Tego typu wyprawy w tamtych czasach miały charakter sportowy, a nie rekreacyjny. A grupa zaliczyła już duże opóźnienie ze względu na początkowy brak śniegu i później przez problemy zdrowotne jednego z uczestników. Prawdopodobnie to właśnie z tego powodu nie zdecydowano się na wybór alternatywnej, okrężnej drogi, która choć bezpieczniejsza, była również dłuższym wariantem. Co ciekawe, druga grupa z Homela przeczekała trudne warunki pogodowe i spokojnie kontynuowała bezpiecznie wyprawę. Analizując wiele wypadków, jakie miały miejsce na terenie Związku Radzieckiego w tamtych czasach, musimy wziąć pod uwagę fakt, w jak kiepskim stanie była wówczas wiedza o zagrożeniu, jakim są lawiny. Nie tylko u turystów czy alpinistów, ale nawet wśród ratowników. Na zachodzie postęp w tej dziedzinie nastąpił dużo wcześniej. Na wschodzie bazowano głównie na doświadczeniu, a nie na wiedzy. Chciałbym jeszcze wspomnieć o podobieństwie, jakie łączyło tragedię grupy Korena z grupą Diatłowa. Zbocze na przełęczy Tofalarski Klucz ma nachylenie około 28-30 stopni, czyli jest niewiele większe niż to, które występowało na przełęczy Diatłowa. Tam było około 20 stopni. W obu przypadkach wielu ratowników wątpiło, czy lawina mogła zejść ze zboczy o tak małym nachyleniu. Różnica, jaka występuje w tych dwóch historiach, to fakt, że grupę Diatłowa prawdopodobnie zasypała taka niewielka lawina deskowa, z kolei lawiny, które spadły na grupę Korena, były już naprawdę sporych rozmiarów. Epilog. Kamienne namioty. 3 lata przed śmiercią Arik Krupa napisał wiersz, który w kontekście późniejszych wydarzeń wydaje się być znamienny i brzmi niemal jak memento mori. Wiatr uderza plecami o skały, wiatr rwie fały namiotów, bawi się nową zabawką. Jesteśmy uwięzieni, tak, jesteśmy uwięzieni. Z gór schodzą lawiny, równiny ogarnia zamieć. Ciała uczestników wyprawy Korena zostały przewiezione do Mińska, gdzie na cmentarzu z inicjatywy Wydziału Architektury Białoruskiego Instytutu Politechnicznego zostało stworzone takie miejsce pamięci ofiar. Z kamiennych płyt ułożono 7 namiotów i każdy z nich symbolizuje zmarłego mieszkańca Mińska, który zginął we wschodnich Sajanach. Była to najtragiczniejsza w skutkach wyprawa w historii białoruskiej turystyki górskiej. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. A pewnie niektórzy, widząc posty, które były na Facebooku, na zapowiedziach, myśleli, że będzie to przełęcz Diatłowa, no bo tu też sugerowałem, że będzie to przełęcz w Związku Radzieckim i historia grupy, która na nartach podążała przez góry w Związku Radzieckim, więc mogło się tak niektórym wydawać. No to już jakiś czas temu mówiłem, że tej historii grupy Diatłowa nie do końca chcę robić, bo jest ona naprawdę dość dobrze opracowana już w wielu odcinkach różnych twórców na YouTubie, więc myślę, że kolejny materiał z przełęczy Diatłowa nie jest potrzebny. A też historia grupy Michaiła Korena, wydaje mi się, że jeszcze nie było jej na polskim YouTubie, więc też mnie dlatego interesowała, bo jest to coś nowego, czego prawdopodobnie nie znaliście. Ciekaw jestem, jakie są Wasze wrażenia z tej historii, z tej opowieści. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnych odcinkach. A zanim się pożegnamy, to chciałbym Wam życzyć spokojnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Widzimy się oczywiście na szlaku i w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.